Siemanko, tak dla przypomnienia pokażę glitcha na te kopiowanie aut od znajomych, bo do dzisiaj co niektórzy nie wiedzą jak się zgliczować, albo no nie umieją. Standardowo, no sesja dla zaproszonych, potrzebujemy mobilne centrum operacyjne, miejsce numer 3 przechowalnia pojazdów, klub nocny i tamten magazyny, ten poziom garaży, co najmniej dwa, tam B2, B3 żeby było. No i znajomy, który nam będzie dawał samochód i hostował nam tą szybką akcję rzutki. PS4 robi to na sesji dla zaproszonych, no to nie musi znajomy zamykać tych rzutek. Na Xboxie robi się to inaczej, dla Xboxa pokazywałem, to wkleję link w opisie metody dla Xboxa, bo minimalnie się tutaj różni w tym klubie nocnym. I teraz tak, znajomy jak odpala nam te rzutki, będzie miał zapełnianie lobby, nam nad minimapą wyskoczy tam, że nas zaprasza, to my sobie ustawiamy na podwójne kliknięcie guzika PS-a, żeby do niego dołączać. No wcześniej szło to zrobić przez imprezę, teraz tam każdy ma swój sposób. Także na podwójne kliknięcie sobie ustawiamy dołącz do gry. No i ja tutaj robię tak, klikam ten B2, jak widzę, że moja postać wchodzi do windy, dopiero klikam dwa razy PS-a, dołącz do gry, potwierdzam pierwszy komunikat i na drugim czekam sobie, no liczę do trzech, raz, dwa, trzy i potwierdzam dopiero ten drugi komunikat. Czyli klikam poziom piwnicy, druga. Moja postać, widzę, że wchodzi, dwa razy PS, dołącz, pierwszy potwierdzam, raz, dwa, trzy, potwierdzam drugi. Powinien być bez minimapy, na tym B2 bez minimapy, no to to już jest połowa sukcesu. Aha, i na tych poziomach trzeba mieć jakiś pojazd, żeby nim wyjechać i wrócić na ten poziom. Czyli wyjeżdżamy teraz i wracamy z powrotem na te B2. Jeżeli, tak jak ja tutaj, pierwsza próba właśnie dobrze, nieudana, mam animację wjazdu, czyli się nie udało, muszę przy tej windzie kroki powtórzyć jeszcze raz. Jeżeli bym nie miał tej animacji, tylko te błyski, no to wiadomo, no wysiadam z pojazdu Y albo trójkąt. Czyli tak jak tutaj widać, wracam do tego B2, skąd wyjechałem, mam animację, czyli nie wyszło. To powtarzam po prostu, idę pod drzwi, klikam teraz sobie na inny poziom, na to na przykład B3 i robię to samo. No ja akurat tak robię, widzę moja postać tam wchodzi do tej windy, dopiero dwa razy PS, dołącz do gry, pierwszy potwierdzam od razu, drugi po trzeciej sekundzie, raz, dwa, trzy, potwierdzam. Teraz nawet mi błysła taki widok, to wiem, że ta próba już jest udana. No ale ja wiem akurat, jak zawsze ja to widzę, no to wiem, że mi wyszło. No ale no i tak mimo wszystko, no trzeba wyjechać tym pojazdem, wrócić do tego poziomu, z którego wyjeżdżamy. I jeżeli mamy ten właśnie szary ekran, te takie błyski, no to wysiadamy z pojazdu, trójkąt PS4, Y, Xbox One. Że to nie jest trudne, no nie wiem, tam co niektórzy nie mogą się tutaj zgliczować. Ja nie miałem tej animacji, klikam trójkąt, spadłem spod mapy. I teraz można by się zabić od razu przez interakcję, ale ja tu koło klubu jak stoję, też wzywam sobie od razu mobilkę, bo trzeba teraz wezwać mobilne centrum operacyjne i ono mi się respi w tym miejscu, gdzie powinno. No pod samym ryjem, tu gdzie będziemy już kopiować sobie auta jedno po drugim, mi się mobilka respi właśnie tutaj pod samym ryjem, to po co mam gdzieś po nią tam dalej zajechać i dopiero teraz się zabijam, bo po zgonie może mnie zrespić gdzie indziej i zrespi mi zaś mobilne gdzie indziej na przykład, nie? Teraz tak, wzywamy sobie, a nie mówiłem na początku, no ale to jest wiadomo, no w mobilnym trzymamy najlepiej pojazd, który tracimy lub w jakimś innym garażu, a wtedy tego z mobilnego nie tracimy. To pokażę, jak zaraz od razu skopiować drugi pojazd, czyli wzywamy najpierw z mobilnego ten, który tracimy, jedziemy tam do znajomego, znajomy do nas wsiada,
No akurat w okienku tym małym znajomego nie będzie widać, że on tam przeszedł na wiadomości, tak aby chciał do mnie napisać. Dlatego pokażę tutaj tym dużym oknem, bo są trzy sposoby, żeby nawet cztery chyba, czy tam więcej. Co znajomy teraz, jak do nas wsiądzie na ten motor, czy wsiądzie do samochodu, co musi zrobić, czyli albo tak, no wsiada do nas na motor, wyciąga telefon, wybiera nas i klika sobie, żeby wysłać do nas wiadomość. I wyślij wiadomość, i ma tą tabelkę do pisania, na tym zostaje. To jest jedna opcja. Druga, no to przytrzymać ten guzik PS-a na to menu podręczne, zamknij aplikację, też nas widzi, wie, że zsiada nam z motoru. Albo tak jak tutaj teraz w małym okienku, przytrzymuje D-pad na dół, wybiera postać z fabuły i na tym komunikacie zostaje, ale lepiej jest, tak jakby miał pisać do nas wiadomość. Czyli teraz tak, no znajomy wchodzi na to okienko pisania tej wiadomości do mnie, a my podjeżdżamy pod swoje mobilne centrum operacyjne, tak żeby była opcja D-padu w prawo. Klikamy ten D-pad, chwilę jesteśmy zmrożeni. Znajomy zsiądzie z motorku. My nim odjeżdżamy, żeby nam tu nie wadził, żeby było, świeciło się to niebieskie kółko. I teraz tak, no a jak chcecie, możecie dołączać do kogoś z innym trybem celowania, a tu metoda jest ta. Bez innego trybu celowania, czyli tak, wybieramy najpierw sobie postać z fabuły, komunikat anulujemy, podchodzimy do niebieskiego kółka, klikamy wejdź sam, tutaj czekamy też sobie chwilę i też przytrzymujemy ten D-pad na dół, teraz tego kółka wyboru postaci nie widać, ale przytrzymujemy D-pad na dół, prawy analog do góry, na dół, lewo, prawo, wyskoczy komunikat, który anulujemy, respi nas tu na drodze i wsiadamy do auta. Od znajomego wciąga nas do mobilki, bang. To już jest skopiowane auto od znajomego. Teraz od razu pokażę, jak skopiować drugie, chociaż to już jest zbędne. To już wiadomo, no to mogę odesłać, tam wyjść nawet na pierwsze z mobilnego, wezwać kolejny gdzieś, najlepiej przez klub motocyklowy Motorek Fadzio i podjechać ze znajomym pod mobilkę, już te kroki się tu powtarza na okrągło. I co jest tutaj dobre w tym glitchu, bynajmniej nie wiem jak to tam działa u innych, ja dopóki nie wejdę do żadnego innego budynku, to na tym glitchu mogę zmieniać sesję i kopiować dalej. Po tym live'ie wczoraj, który tam zakończyłem trochę nieudanym, znaczy nie tyle nieudanym, ja przez połowę live'a to sam nie wiedziałem, że jestem offline, ale ja później na tym glitchu właśnie odwiedziłem, kurde, i Rumunię, i Włochy, i nie wiem jeszcze jakie tam kraje, pokopiowałem sobie pojazdy, czym ja musiałem dołączać do nich, czy ich zaprosić i mi dawali, także jeden raz się zgliczowałem, a chyba skopiowałem z 8 jeszcze wczoraj, czy 9 aut, także no sprawa jest bardzo fajna, ten glitch, żeby działał jak najdłużej, także to jest tylko dla przypomnienia. I no i dzisiaj może też po południu odpalę jakiegoś live'a, ale właśnie zrobię to tak, nie, że tam kurde, ja zrobię sesję tak jak na początku dzisiaj, znaczy wczoraj, dla zaproszonych. Kto będzie chciał auto, niech się z kimś tam zgliczuje i po prostu do mnie dołączy, ja tylko będę podstawiał samochód. Nie będę skakał po tych sesjach, bo to jest bez sensu. Pomagał tym bardziej w tych żółtkach, zaś kolesie się kaleczą, to jest bez sensu. Ja zrobię sesję dla zaproszonych, z zamkniętą ze znajomymi i tylko podstawię samochód. Ty dołączasz mobilka, jedziemy z tematem, kopiujesz, opuszczasz, dołącza inny i tak w kółko. Także no jeszcze raz dzisiaj odpalę live'a, także do zobaczenia.